Biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć Największych. Jego oraz Il Fenomeno. Jeszcze półtora roku temu można było się zastanawiać, czy czas wielkich ruchów transferowych nie minął, czy pandemia nie przeorała tak budżetów klubowych, że teraz tylko i wyłącznie zaciskania pasa, wychowankowie, jakieś mikroruchy, a tymczasem nie mamy jedno z najciekawszych. Okienek transferowych w historii futbolu. Zapraszam na moje stanowisko. Kylian Mbappé do Realu. To jest jeden z takich transferów, które zmieniają historię futbolu, które mogą zmienić historię futbolu. Oczywiście takich transferów nie było jakoś specjalnie dużo. Pewnie można je policzyć na palcach jednej ręki. Alfredo Di Stefano do Realu, Diego Maradona do Napoli, Ronaldinho do Barcelony, co zapoczątkowało jakąś nową erę tego klubu. Johan Cruyff do Barcelony, co bardzo wiele zmieniło. E, Cristiano Ronaldo do Realu Madryt, Marco van Basten. Dobra, na palcach jednej ręki to nie. Marco van Basten do Milanu. E, może byśmy dobili do 10 takich transakcji, które z czasem będą porównywane do tego, co się właśnie wydarzyło, co się właśnie dzieje na linii Paryż-Madryt. Rzecz jasna nie można niczego przesądzać, bo ten Kylian Mbappé przecież on równie dobrze może jutro uznać, że w sumie woli narkotyki i wódkę od ciężkich treningów i skończy się wielkim, wielkim rozczarowaniem, ale na dzisiaj nie ma sensu tego zakładać. Na dzisiaj trzeba bazować na faktach, a fakty są takie, że to jest kosmiczny piłkarz 22 lata, a już ponad 160 goli w karierze, ponad 80 asyst, mistrz świata, chłopak, przed którym za którym już jest wielka przeszłość piłkarska w takim wieku, a przed którym jeszcze większa przyszłość. Kosmiczny ruch Real Madryt, ruch, którym Real robi nowe otwarcie, otwarcie na nową erę na trzecią dekadę XXI wieku. Tym transferem Real pokazuje, że ta trzecia dekada XXI wieku ma należeć do niego, że skończyły się okresy jakieś tam, jakieś tam przebudowy, jakieś sezony tymczasowe. Już koniec, już koniec. Real jest na tym etapie, że teraz chce powiedzieć: gramy o wszystko. I Kylian Mbappé może sprawić, że Real będzie grał o wszystko. Ale jakoś nie mogę się temu Mbappé nadziwić. Teraz, naprawdę teraz. Teraz, gdy klub przeprowadza jedną z największych ofensyw transferowych, jakie kiedykolwiek widziano, siedzisz sobie w szatni, albo nawet nie w szatni, siedzisz na wakacjach, patrzysz w gazetkę, o, Leo Messi przed, o, Sergio Ramos, o, Donnarumma jest z nami, o, Wijnaldum. Potem wchodzisz do szatnia, tam jeszcze Neymar, Verratti, Angel Di Maria. I co ty sobie wtedy myślisz? Myślisz sobie kurczę, ale bym pokopał w piłkę w, z Asensio i Casemiro. Albo, albo w, w golfa bym zagrał z Bale'em. Jak kurwa teraz? Jak możesz coś takiego zrobić? W momencie, gdy powstaje jakiś absurdalnych rozmiarów Dream Team i możesz być jego częścią i ten Dream Team jeśli wypali, jeśli wypali, to będzie się o nim mówiło przez dziesięciolecia i ty nagle mówisz a w sumie ten Real to fajnie mi tam będzie. Jak kur możesz coś takiego zrobić? Jak możesz nie zaczekać, nie zaczekać ten jeden sezon, żeby sprawdzić czy to zażre? Masz robić, masz tworzyć ofensywne trio z Messi i Neymarem i sobie myślisz, kurczę, a może może jednak z Benzemą albo może Eden Hazard wyzdrowieje i też będzie fajnie z nim pokopać. Jak można w ogóle wpaść na taki pomysł? Real jest większym klubem od PSG. Jest większym klubem, ale dzisiaj jest mniejszą drużyną. W każdym innym momencie historii bym powiedział: jak można nie zamienić PSG na Real Madryt? No, gra w Real Madryt to jest top topów, nie ma nic już wyżej. Prawie poza Barceloną. nie ma nic już wyżej. A ty nagle w tym momencie historii, w tym momencie, gdy akurat jest odwrotnie, idziesz tam, jak człowieku to wytłumaczysz? Czasami jak słyszę, że ci piłkarze. Są takie plotki, że ego im nie pozwala być na miejscu numer dwa czy trzy w zespole. No ale zawsze sobie myślę: nie, to jest niemożliwe. Piłkarze nie są aż tak głupi, przecież oni wiedzą, że na boisku gra jedenastu. No i chcą mieć dziesięciu dobrych obok siebie, a nie dziesięciu trochę słabszych. I, i jak już masz tych dziesięciu naprawdę z innej planety, i, i ego cię wtedy wypycha, że co, że zaraz byś przyszedł, nie wiem, do Wisły Płosk, żeby cię wszyscy mówili o tobie że jesteś taki zajebisty na tle innych. Przecież to jest bez sensu, totalnie. Mam wrażenie, że ruch, który wykonał Mbappé, jest bez sensu, jest niewytłumaczalny. On oczywiście winduje Real Madryt na inny poziom. Inaczej, winduje Real Madryt na poziom, na którym Real Madryt powinien się zawsze znajdować. Ale teraz, z jakiego powodu wchodzi ten Leo Messi do szatni? Masz tego Neymara, masz tych wszystkich innych magików, i nie chcesz zagrać jednego meczu z nimi, nie czujesz takiej wibracji w powietrzu, takiego podniecenia. Czytasz, przychodzą, przychodzą, będzie zajebiście, tylko sobie myślisz, kurczę, bo oni trafią częściej na okładki niż ja. Aż mi się nie chce wierzyć, że taki zawodnik jak Mbappé może w ten sposób myśleć. Ale jak inaczej to uzasadnić? Przecież nie brakuje mu pieniędzy. Nie idzie do Madrytu po pieniądze i nie idzie po wyzwania sportowe. Bo te większe miałby w tym sezonie w PSG. Wiem, że Liga Francuska wymagająca nie jest, ale Liga Mistrzów już, już wymagająca jest. I jest to chłopak jeszcze z Paryża, to się wszystko dzieje w jego mieście. I nagle... W jednym oknie, co to za okno w ogóle, kluby zmieniają Leo Messi, Cristiano Ronaldo, no, zapewne, bo jak to nagrywam, to jeszcze nie zmienił, no, ale zmieni i Kylian... Mbappé. Tak się pomiksują, że każdy będzie grał w innej lidze. Nawet wyobraziłem sobie taki scenariusz, i nie wiem, czy to jest scenariusz jak z pięknego snu, czy jak z koszmaru, że jak już ten Mbappé idzie do Realu, to PSG w jego miejsce bierze Cristiano Ronaldo i mamy zakończenie tej wielkiej ery Messiego i Ronaldo zakończone wspólną. Grow. i Netflix, Netflix i HBO walczą, wykładają gruby hajs, kto nakręci film na ten temat, piłkarski Last Dance i obserwujemy ten ostatni taniec dwóch niesamowitych zawodników, ale no właśnie nie wiem, czy to była bajka, czy koszmar, czy patrzenie jak oni padają sobie w ramiona nie sprawiłoby, że nie wiem, nasze mózgi by eksplodowały, na przykład oni padają sobie w ramiona i się okazuje, że na przykład tego dnia na świecie eksplodowały mózgi 138 milionom ludzi, i jakby lekarze nie potrafią tego wytłumaczyć, no ale trzeba to jakby połączyć z Golem, który pada akurat na park Deprez. No w każdym razie to by była jakaś jeszcze historia w tym wszystkim osobliwa i niesamowita. No, ale w momencie, gdy to nagrywam, to mówią, że Cristiano Ronaldo trafi do Manchesteru United, co nawet jest samo w sobie troszeczkę romantyczne. No, bo przecież on tam kiedyś grał, mówią, że wraca do domu. Niewtajemniczonych uświadomie, że on nie jest z Manchesteru, tylko. Z Portugalii generalnie, i jakby to miało być takie bardzo romantyczne, to by wrócił gdzie indziej. Ale wiadomo, Romatyz też ma swoje jakieś granice. Anglicy mają pieniądze, żeby ten Romatyz odpowiednio podpłacić, Portugalczycy niekoniecznie. Całe szczęście, że nie idzie do City, no bo wtedy już by w ogóle ręce wszystkim opadły, że kupić można każdego. I nawet tego chłopaka, który jakby samolotem latał nad Afryką i robił zrzuty z banknotami o nominałach 100 euro, to gdzieś po tygodniu by się zorientował, że coś mu było z e, No, ten transfer do City nie byłby za fajny i patrzenie na Guardiola, który rzuca się w ramiona Ronaldo też by sprawiało, że te mózgi mogłyby eksplodować. Nie chcemy takiej piłki, przynajmniej nie. Wystarczy, wystarczy mi już chyba Ramos z Messim padający sobie w ramiona. Jakby to się już tak potasowało totalnie, że każdy by grał z każdym, to bym się zastanawiał, czy to byłaby na pewno piłka, czy nie jakaś symulacja z PlayStation. W ogóle ten transfer Ronaldo taki jakiś cichy na razie, znaczy mówią, że przejdzie, wiadomo, tam jakaś jest ekscytacja, bo to Cristiano Ronaldo, ale mam wrażenie, że to jakoś nie tak, że cóż, nie wiem, wokół wszystkich innych było więcej zamieszania zawodników, a ten Ronaldo nagle takim szaraczkiem miał się zrobić, kibice Juventusu... Nie rozpaczają, co mnie troszeczkę dziwi. Facet strzelił w ostatnich dwóch sezonach 60 goli ligowych, to nie tak mało, ale jak widzę, niektórzy przyzwyczają się do dobrego bardzo szybko. Zaraz przyjdzie jakiś napastnik, który strzeli 8 goli w sezonie i się okaże, że ten Ronaldo, to jednak można było za nim chociaż pochlipać za dwa dni, czego na razie niektórzy fani Juventusu nie mają w planach. Generalnie to mamy ruch jak wulu, tylko ten Robert Lewandowski ciągle w Bayernie, i teraz tak. Mbappé powiedział, że chce odejść z Paryża. To, to sobie odszedł. Ronaldo powiedział jednego dnia, że jednak w tym Juventusie to już nie chce grać. No to już nie będzie grał. Leo Messi powiedział, że chce zostać w Barcelonie i. i nie, dobra. W sumie to nie. No W każdym razie ten Robert Lewandowski na tle innych piłkarzy jakoś dziwnie wypada, bo ci wszyscy inni piłkarze, jak chcą coś wywalczyć to jakoś mogą to wywalczyć. Idą, mówią nie, to ja już mam inne plany i wszyscy mówią o jak masz inne plany, to w porządku. A do Roberta zawsze mówią, nie no spoko, masz inne plany, ale siedź na dupie, tam trenuj, o 17 jest trening, nie spóźni się tylko, a mówi w sumie, no dobra, no tak, tak podchodzicie do sprawy, no to rozumiem i idzie na trening i kolejny sezon w Bundeslize i pykanie brameczek. A teraz, sorry za takie spostrzeżenie z dupy, ale tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdyby istniała taka galeria handlowa z piłkarzami, taki nowoczesny targ niewolników. Że wiecie, idziecie do takiej galerii. I jest jakiś ekskluzywny butik i na wystawie na przykład stoi Ronaldo, Messi, Neymar, Lewandowski, Mbappé i tak stoją, uśmiechają się, za szybą tam przychodzą Chińczycy, robią sobie zdjęcia, stoją w kolejce do wejścia, e, wiadomo, bo to każdy chce tam zobaczyć, w końcu wchodzą tam, podchodzą, do, podchodzą patrzą metkę, o ile on kosztuje. 200 milionów euro, ja nie A on tam się uśmiecha, tak dalej. W końcu przychodzi jakiś bogol, mówi, że go stać, tam wyciąga kartę, płaci, zabiera ze sobą do domu tego zawodnika, to było zajebiste A 20 metrów dalej taki sklep, powiedzmy, wszystko za 5 zł, prawda? I siedzą tacy goście tam w koszulkach jakichś tam różnych, z różnych klubów, e, sobie siedzą spokojnie, wchodzi, nie wiem, Dariusz Mioduski i tam podchodzi pan z obsługi, mówi, czego pan sobie życzy? On mówi, no, tam bym kupił jakiegoś tam no, to dobrze się składa, mamy po 5 zł, tam po ciężkich rekonstrukcjach, po czaszki, tam mamy, mamy takich, co tam od roku nie wstali jeszcze z tego krzesła, bo tam coś nie działa. A na jaką pozycję? Na, a on mówi, na kogo tu macie? No, ten na przykład, ten na przykład przyjechał do nas z Gruzji, nie umie mówić, tam generalnie problemy duże, ale na prawe wahadło się nada. Józef mówi, nie, na prawe wahadło to... Akurat nikogo nie mam, ale nie szukam. E, to może jakiegoś pomocnika. No to mu przyprowadzę jakiegoś kolesia, on tam tak patrzy. W sumie dawaj idziemy, idziemy na trening, nie? Trener będzie zadowolony. I wyciąga go, idzie do samochodu, zawozi na ten tenik, zajebiste by to było. A na przykład w garażu już, na tym najniższym poziomie, stoją zawodnicy bez kontraktu, nie, tam się tłoczą i się przepychasz. Mówisz, przepraszam, 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 A oni, hej, weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie, umiem grać, umiem grać, weź pan, weź pan. I chodzą za tobą, mówisz, przepychasz się do samochodu, w końcu jesteś, jedziesz z tym swoim wymarzonym towarem. Wiecie, każde piętro na inną półkę cenową, tam wszyscy się e, miksują, ale generalnie byłoby to... Byłoby to fajne. Sorry, wiem, że to w ogóle bez sensu co mówię, ale po prostu miałem w głowie taką myśl, że e, jakbym miał układać piłkę na nowo, to bym zrobił takie targi niewolników i by było zajebiście. I bym stamtąd jeszcze oglądał te transmisje, jak polscy dyrektorzy sportowi tam się przeciskają między tymi półkami i wybierają tam tutaj, o tu taki, tu taki, tu taki, śmaki, owaki. Dobra, dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. To było moje stanowisko. biało-czerwonych, w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największe. oraz Il Fenomeno.